Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu zajmiemy się materiałem, który nazywa się emission. Jak każdy się domyśla, jest to materiał emisyjny, czyli taki, który jest w stanie produkować światło. Aby zobaczyć, jak to światło się wspaniale produkuje, dodajemy sobie dużego plane'a i wstawię na scenę tym razem dla odmiany kilka kubów. Te kuby będą dosyć spore, przygotuję sobie z tych kubów coś w rodzaju takiego małego blokowiska, a chodzi mi o to, aby zbudować coś w rodzaju takiego malutkiego kącika, w którym będzie troszeczkę ciemniej niż normalnie mielibyśmy w przypadku naszych świateł. Jeśli teraz przełączę się w widok renderowany, to widzę swoje światła. One są jakoś tam na scenie ładnie policzone, a w tym miejscu, gdzie mam centrum sceny, wstawimy sobie malutki świecący obiekt. I ten świecący obiekt, znowuż dla odmiany, niech to będzie mały torus. Ten torus już tutaj leży, słabo go widać, bo i światło jest słabe. I teraz temu torusowi nadam materiał, który się będzie nazywał Emission Pach. I proszę bardzo, mamy eleganckie świecenie. Jest to materiał, który wysyła światło, a ponieważ Cyclist jest takim sprytnym rendererem, który oblicza światło pochodzące z materiałów, to światło tutaj się rozprasza i oświetla nam fragment sceny, który poprzednio był słabo widoczny. Trzeba też dodać i pamiętać o tym, że światła, które mam na scenie, czyli te dwie lampy, one również nie są tak naprawdę lampami, tylko przybliżane są lub też symulowane właśnie za pomocą materiałów. A więc mogę tak samo jak dla każdej powierzchni, dla każdego normalnego materiału dodać shader, tak samo mogę dodawać shadery do lamp. Z tym, że one są tutaj różnie nazwane, ale to jest zmyłka. Tak wewnętrznie, jakby jeżeli się zobaczy źródła, to Cyclist liczy te światła w postaci właśnie oddziaływań materiału, który ma takie same parametry jak ten emission, który tutaj dodałem. Wróćmy teraz do sceny, która jest wyrenderowana. Przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej temu torusowi. Może troszeczkę powiększę. Trzeba pamiętać, że światło emisyjne to jest światło, które jest bezcieniowe. To znaczy, że cienie, które tutaj byłyby ewentualnie widoczne na tym naszym obiekcie, znikną. Nawet jeżeli będę obniżał siłę tego światła, to w każdym momencie będę obserwował, że jest bezcieniowy ten mój torus. Damy jeszcze ciemniej i widać, że to jest zawsze płaski materiał, tak jakby sam z siebie na światło nie reagował. To i tak nie miałoby sensu, gdyby się cienie tu liczyły, ponieważ te cienie by się zaraz prześwietliły jego własnym blaskiem. A więc 0 to jest oczywiście czarny, nie świeci czarnym światłem na przykład. Takiego świata nie ma czarnego, chyba że byłoby ujemne. No i teraz jeżeli ustawię tutaj jasność 1, to teraz zmiana koloru na czerwony spowoduje, że światło będzie świeciło na czerwono. Ale jeżeli będę zwiększał intensywność tego światła, to światło będzie stawało się coraz jaśniejsze i dostaniemy w efekcie coś, co będzie wyglądało jak światło żółte. Trzeba być tego świadomym, że w tym momencie intensywność światła jest tutaj liczona troszeczkę inaczej niż nam by się wydawało i to nie jest po prostu bardziej intensywny kolor czerwony, tylko zmienia się odcień, zmienia się jasność tej barwy. Trzeba mieć to na uwadze, jeżeli będziemy projektowali silnie świecące lampy, które są zabarwione. No dobra, myślę, że to jest wszystko, co na ten temat można powiedzieć. Jest to zwykłe światło emisyjne, rzuca piękne cienie, wszystko jest ekstra, bardzo fajnie wygląda. Natomiast odwrotnie niż w przypadku lampy, nie możemy w przypadku takiego materiału sterować miękkością tego cienia, przy założeniu, że nasz torus pozostaje tej samej wielkości. Bo teraz proszę zobaczyć, jeżeli torus zmniejszy i on będzie punktowy, bardzo, bardzo malutki, to oczywiście ilość wysyłanego przez niego światła również się zmniejsza. Ale gdybym to światło ustawił na bardzo silne źródło, na przykład takie, to w tym momencie małe źródło światła świecące silnym światłem generuje bardzo ostre cienie, tak jak to tutaj widać. Widać, że to jest w miarę ostra krawędź. Ona oczywiście później się troszeczkę rozprasza, co jest bardzo fizyczne i to jest ok. Natomiast krawędź jest ostra. Jeżeli bym ten swój torus powiększył, to ta krawędź natychmiast stawałaby się coraz bardziej rozmyta, coraz bardziej łagodna. Więc tak naprawdę sterować miękkością cieni rzucanych przez świecący obiekt możemy tylko za pomocą sterowania wielkością tego obiektu. W przypadku świateł jest dokładnie tak samo, z tym, że światło jako obiekt na scenie jest niewidoczne. A więc te światła, które mam na scenie, proszę zobaczyć, ładne cienie, te światła, które mam tutaj, one nie mają swojej wielkości. Tę wielkość mogę ustawić wirtualnie tylko za pomocą parametru size i on powoduje, że pojawia się świecenie albo się świecenie nie pojawia. Na przykład usuńmy jeszcze ten torus, przełączmy się do widoku renderowanego przy jednym zaznaczonym świetle. I teraz tak, to światło, które jest tutaj, gdzie teraz pokazuję myszą, ma kolor lekko niebieski. Zmienię ten kolor na trochę bardziej niebieski, aby było je widać. Teraz proszę zobaczyć, jakiego typu cienie to światło rzuca. Tu jest taki dość słabo widoczny cień. Ten cień tutaj również jest trochę rozmyty, ale gdybym zmniejszył rozmiar tego światła, ustawiając tutaj na przykład wartość 1, to natychmiast otrzymuję cienie ostrzejsze. To jest ta sama sytuacja, która dotyczyła wielkości naszego obiektu. Także w pewien sposób mogę mieć cienie ostre jak żyletka. No i to powoduje, że mam po prostu kontrolę nad tym, jak wygląda moja scena.
siłę światła jeszcze zwiększę, może tak z 10 razy. O, teraz mam nadzieję, że to widać. Ostre cienie, światło, wielkość niewielka. Tak samo byłoby z materiałem, gdyby on świecił, rzucałby ostre cienie, gdyby był malutki. No dobra, myślę, że teraz już wszystko jest jasne. Jeżeli nie, no to zawsze w komentarzach można na szczegóły wyjaśnić. Dziękuję za uwagę. To był materiał o świetle emisyjnym, czy też o materiale emission. Na razie, do zobaczenia.